Witam was serdecznie, moi mili państwo, w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3. Mieliśmy poczekać z kolejnym odcinkiem do powrotu kolegi, ale w tym czasie wyszedł paczyk. A paczyk ten pozwala, uwaga, odrzucić awatara. Awatar znajomego pozostanie w drużynie, gdy będzie on offline. Możesz go odrzucić, rozmawiając z nim i wybierając opcję czekania w obozie. Czyli możemy go wysłać do szafy. I zamiast Umfrydy, którą tutaj mamy, prawda? A najlepsze jest to, że on wróci za godzinę, bo napisał, więc spiliśmy poślady i postanowiliśmy nagrać odcinek bez niego. Wyślę mu utraty. Można teraz z nią wejść w konwersację, proszę bardzo, i wysłać ją do obozu. I zaraz sprawdzimy, jak to działa. Ej. Dumie favor grelarachie. Nie, ona powiedziała, rozmawiaj. O. Powiedziała, że jest zajęta. A gdzie ona jest? Ja nie widzę tej utraty. Koło mnie stoi. A może ty z nią musisz pogadać, bo ty nie urządzisz. Dobra. Jesteś już? Tak, jestem. Idę z nią porozmawiać. Odeślij ich do swojego obozu. Ich! A, tu utrata jest niebinarna. Dobra. Być może trochę czasu to wszystko, czego potrzebuję, będzie w twoim obozie, jeśli zechcesz ją ponownie wezwać. Nice. I nie ma utraty, proszę bardzo. Także teraz... Teraz możemy iść do obozu, dokładnie tak. I możemy wziąć sobie na przykład Astariona, albo z kim my tu biegamy. Posępne serce mamy. To tutaj mi się wydaje, że na tą misję... O! Marnieja garderoba zagubionych. Słuchajcie, przywróć awatara znajomego, używając marnieja garderoba zagubionych przyjaciół w swoim obozie. Proszę bardzo, patrzcie. I Umfryda, widzisz to? Ja mam nadzieję, że ty to będziesz oglądał. Zobacz, jesteś w szafie. Ta-da! Zagubiony przyjaciel. Niziołek śmiały się zmieścił, proszę bardzo. Tak, ładnie, będziesz tutaj sobie siedział. No, wymyślili cudo moim zdaniem, bo to trochę przeszkadzało właśnie, kiedy jedno z nas było nieprzytomne, powiedzmy. Prawda? No, także... Bierzemy ze sobą Willa w tym wypadku. Myślę, że tak. Jego ojciec ma być, tak? Tak, tam... No właśnie, pytanie, czy będzie żył, czy nie będzie żył. A on awansował. Trzeba mu punkty rozdać. To zrobimy to w międzyczasie. Możemy od razu odpoczynek zrobić, nie? Z jedzonkiem, bo nie mamy komórek po bitce z goblinami. A mówię, że tak, zostało. Mimo tego, że mieliśmy trzy, kurczę, te jaskiniowe trolle. Tak. No, dobra, to mamy tak, sztuczki, will. Co by ci tutaj will dać sztuczki? Może pomniejszą iluzję, albo... Ups. Dzięki. Co my tu mamy? Przyjaźń. Zyskaj ułatwienie w testach charyzmy przeciwko istocie niebędącej wrogiem. Przyszywające zimno. O, ja nie pamiętam, czy on tego nie miał. Weźmy pomniejszą iluzję. Okej. Okay. Czarę. I on tu ma czarę. Ciemność. Weźmy sobie na nim ciemność. Bo nikt chyba nie ma z nas, prawda? Stwórz mroczny całun, który powoduje znaczne zasłonięcie i oślepia znajdujące się w nim istoty. Istoty nie mogą wykonywać ataków dystansowych z lub do obszaru zasłoniętego całunem. Czyli my będziemy mieli też utrudnienie na nich w razie czego. Napełnij humanoidalnego przeciwnika szaleństwem. Zaatakuje wówczas znajdującą się najbliżej istotę. Kurczę, to jest fajne. I chmura sztyletów. Kurczę, ta chmura sztyletów to jednak ja mam, jakby nie patrzył. Ja wiem, że masz, sztyletów. Ale jakbyśmy mieli trzy chmury sztyletów, wyobraź sobie zrobić im alejkę mi daje, z chmury sztyletów. Zaklęcia może jeszcze. Krok przez mgłę. No jak na razie to mi się wydaje, że krok to zaklęcie jest to jest jedno z lepszych. Polecam krok przez mgłę. Okej, ale widzę, że to otacza cię srebrzysta mgiełka i teleportuje się na wolne miejsce w polu widzenia. Na razie wezmę sztylety, tak ci powiem. Okay.
atut. O kurczę. I tutaj trzeba atut rozdać. I on był. Może on będzie ruchliwy. Bez ataków okazyjnych. I zasłonę. Oj, to jest dobre dla niego mieć zasłony w sumie, bo on ma broń finezyjną. On się chyba rapierem posługuje, z tego co pamiętam. Ja nie chcę nic mówić, ale właśnie doczytałem, że jak ja przyzywam chowańca, drapka, no, to jest coś takiego. Przywołaj najlepszego przyjaciela. Czuły nos drapka może wywęszyć wiele skarbów ukrytych w różnych miejscach. Żartujesz, yeah. Czyli on nie jest do walki. Jego trzeba przywołać, no tak, żeby z nami spacerował. Tak, na to wychodzi. No. Gdy wykonasz trafienie krytyczne lub zabijesz cel atakiem wręcz bronią, możesz wykonać jeszcze jeden atak wręcz bronią jako akcję dodatkową. Ale nie mamy ciężkiej broni białej chyba. Aha, to jest tylko taki karniak. Ale, bo to jest miecz, to jest broń dwuręczna. Nie. Zabójca magów. Druid zaklinacz. On jest mistrzem. Średni pancerz. Okej. Okay. To nie może tego mieć. Średnio opancerzony, drzewny. Brutalny napastnik. O, to jest fajne w sumie. Ej, to jest fajne. Albo zyskujesz biegłość w trzech wybranych przez siebie umiejętnościach. To też jest ciekawe, bo on teraz już w oszustwie jest dobry. Śledztwo, percepcja, występy. Zwinne dłonie, skradanie się. Kurczę, atletyka tutaj słabo stoi, akrobatyka za to dużo. Przeglądam sobie przy okazji czary na wszystkich postaciach, to widzę, że posępne serce może mieć przywoływanie deszczu. Ona ma chyba nawet. Albo ja miałam z laski. No i właśnie, co tu mu wziąć? Mistyczne, nie, uzdolnione, tarcze wyborowe, wartownik, brutalny napastnik. Weźmy mu na razie tą, to jest całkiem spoko. Ty, ja wiem, że ty jesteś dobry w czarach i w ogóle, ale ja bym na twoim miejscu trochę dała w atletyka, bo to 18 punktów to jest jakaś parodia, mój drogi. W atletykę czy w kondycję? W kondycję. Ale ja nie mogłem, póki co nie mogłem rozdawać punktów, tak? Zakończamy? Zakończyć? Tak, ale to masz taką, jak awansujesz. O! Walk away now. I won't warn you again. Czyli to jest artefakt Gitianki. Obserwuj kłótnie, to jest w twoim stylu tutaj. Nie chcę. Of my people. Likely she spilled Githyanki blood in order to steal it. This cannot stand. Heirloom. Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Czyli to jest nasza ochrona. Mhm.
Pozwól mi, połóż się spać. Okej. Kusi, nie? Trochę, żeby zobaczyć, co będzie. Tylko, żebym wiedziała, to bym zapisała i byśmy mogli potem... Moglibyśmy pooglądać, jak się dziewczyny leją. Gorzej, jakby któraś zabiła. Ja. No pewnie by tak było, możliwe nawet, nie? This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. Lazelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. W zasadzie to teraz ty nosisz Gaelem bonus ten. Wiem. Okej. Okay. Ten artefakt na skroni, potrzebujemy go. Siema. No hej. O, co tam u ciebie słychać? A skąd masz internet? No, a udało się odzyskać. No widzisz. No widzisz. A tak już tam było, jeny. Witaj Ulfie w kolejnym odcinku po przerwie. Tak, cześć. Ten będzie ze specjalną dedykacją dla ciebie. Ze specjalną troską. Tak, z troską tak. Też. Co my tu mamy jeszcze? Bo my tutaj sobie Baldurka ogrywamy, próbowaliśmy nagrać jeden specjalny odcinek dla ciebie, przed tobą. Ale teraz jesteście w trakcie nagrywania? Ile tak, jesteśmy. 11 minut. Dobra, to ja w takim razie wy sobie nagrywajcie, a ja się ulotnię, nie będę przeszkadzał. Za jakąś godzinę wrócę. Będziecie za godzinę jeszcze? O czemu za godzinę? To długo za godzinę, straszne. No to za pół mogę być. No to za pół. Tu za pół bądź. No dobra, to będę za pół, a wy sobie grajcie okay. W spokoju. Pa! Dobra, i mamy tak. Lazelle, to co? Posłuchuje nas teraz? Teraz poszedł. Nie. Ja się zastanawiam, czy jak on wejdzie teraz z powrotem, to czy to jego pojawi, postać tak? Wyjdzie z szafy sama, czy jak chyba to będzie wyglądało? Mi się wydaje, że po prostu zamieni nam kogoś nagle, tak jak spoko. Było, kiedy dołączał. No nie wiem, zobaczymy. Wyjście Frydy z szafy, okej. Okay. Lazelle ma rację, nie potrzebujemy wrogów wśród Gitianki. No nie, ale... Gdzie spać obie, sen ochłodzi wasze rozpalone głowy. To jest, wiesz co, ta twoja odpowiedź, którą wybrałeś, to jest jak dolewanie oliwy do ognia. Mm-hmm. I to jeszcze razy dwa. To jest jak ach, powiedzieć... Bo są dwie kobiety, okej. Okay. No to nie, że dwie kobiety. Na facetów to też to tak działa. Wyobrażasz sobie dwóch facetów, którzy chcą się lać i mówisz do nich, żeby się uspokoili? Ktoś ma pomysł, jak to załatwimy. Ale posępna akurat ma rację. Ja bym brała... O, wybierz. No kurde, nie wiem, jeden czy dwa, no. Typu taki dwa jeden będziesz karton... za posępną i no Lazael nie będzie tego ten pochwalać. No ja wiem, no. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Widzisz, czy jednak trzeba chyba się zgodzić z posępną. You hear that, Lazelle? It's called common sense. Tsk. You seek reason in dishonor. To też nic nie dało. Ktoś ma pomysł, jak to załatwimy? Ta będzie miała pomysł, wiadomo, jaki będzie chciała się lać za moment. Czy idźcie spać obie. No dobra, weźmy dwójkę. I doubt this one's wits will be any sharper by then. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Kurde, jednak dwójka doprowadziła do bitki.
You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward! If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Oho, i teraz wkraczam ja. Nic nie rób. Perswazja. Posępna przestań, nie musisz tego robić. Zaatakuj posępne serce. Dobra. Obypie perswazję. 10. Premia całkowita plus 6. 19. Elegancko. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Can I do that, Lazel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. Normalnie jak dzieciaki w przedszkolu się kłócą. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. Imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Uh-huh. Okej. Okay. Drapek chce pogadać! Shouldn't have wished to live in more interesting times. Pogadasz z Drapkiem, czy nie? A kto ma gadanie ze zwierzętami? Który miał gadanie z... Poczekaj, poczekaj. Odnośnie twojej waśni z posępną. It is over where I am concerned. Po wszystkim, co za ulga. Nie przeżyjemy, jeśli nie będziemy działać razem. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. Przecież to nie ona dążyła do zwłaszcza. Ta to jest, kurde. Dobra, ale przystała. Jeszcze spróbuję powiększyć napisy, jeżeli to się uda. Opcje. A ja nie mam gadania ze zwierzętami, żeby no nie masz, z Drapkiem pogadać. Ale nie miałeś tego? No to tam za pół godziny wpadnie nam rozmiar tekstu na ekranie. Ale podejdę do niego, może mu piłkę rzucę. Don't waste a step. Chłopę ma jakąś w buzi. Żartujesz, znalazł coś. Gdzie on jest? I mam sięgnij, by mu ją wrywać. Szybko mu ją zabierz. Wyczekująco wyciągnij rękę i zastraszanie puść to. Wyczekująco wyciągnij rękę. 10. Myślę, że cię odda? Okay. Rzucałem mu piłkę. Nice. Udało się. Odda, patrz. Dobry piesek. Mieszek. Kość. A czym kość? Jak było słychać monety? Scratch his tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Ja mam ten migający kwadrat na ekranie. To jest straszne. A jak tańczyła w tle. Freda. Halo, halo. Jezu, całe okay. Dzieciństwo w szafie, prawda? Very glad Shadowheart. Czyli za każdym razem mam ten kwadrat, jak rozmawiam z nim. But not losing either one of those. Ej, ale tam była kość, mikstura leczenia, ej, nie tylko ten. Spoko całkiem. To nieźle, ale tańczy. Ale tańczy. Ciekawe, co to jest. No dobra, a starym coś powie ciekawego? Postępne serce, powiesz coś? Aha. I don't think there'll be any more trouble between Lazel and I if
you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. czy to było coś, jakiś pocisk trochę do mnie? Okej. You have an interesting definition of friendly, but yes. Okej, już nie ma, już widzę, nie ma tej opcji dialogowej z pytaniem o przedmiot, także było minęło, wtedy mogliśmy jednak pytać. I really thought Shadowheart and Lazelle might fight to the death over that artifact. No yeah, ja ten stracił widowisko. It would have made for a fine night's entertainment. Jeszcze mi się wydają małe te napisy. Czemu to tak jestem? Przejrzystość. Jesteśmy na maksa, no już więcej się nie da. Dobra, z tym pogadane, tylko już wzięłam Willa, wzięłam do roboty, więc możemy kłaść się spać. A już spaliśmy, już jesteśmy ten. Boże. O, i wyszliśmy. Dobra, i ktoś tu został, widzę jeszcze. Tu ruszamy? Tak, zostało kilku. O, on tańczył tutaj, tam na trupie. Tutaj, tak. Tutaj. Można ich sprać. Zostaw nas w spokoju, stary próchną. Ty, to są dzieciaki. Co? To są dzieciaki, ta trójka, to dzieci. No nie no. No i zasztyletowały gościa. Ej, nie trzeba... No weź, to nie można ich zostawić, tak. Tego trzeba, ale go pchnę, patrz. Maybe I should. No, this is good. No, trzeba je jakoś delikatnie. Jak niby? Mojego brata zjadł gnol. Wyrosną z nich mordercze gobliny. Nie, no ja nie wiem, no. Dzieci wcześniej nie było. Idziemy tam na górę? Bo tam widziałam jeszcze kogoś. Poza tymi, co śpią, prawda? A widziałaś, że można kopnąć zwłoki? Nie, są nie. A musimy je kopać? Patrz. A jak tam wejść na górę? Tędy się nie da. Myślałam, że się da. Bo w rozmowę się wdałem z nimi. Mówią, skopa mu, zasłużył sobie. A czemu? Czym sobie na to zasłużył? Zabił mi mamę i tatę. A my przed chwilą wujków i tych wszystkich innych. Tu się zdziwią, jak się rozejdą. Moje kondolencje. Stupid old geezers should have put more of a fight. Don't mean we can't enjoy putting the boot into this pricker stick, though. Okay. Ach, te dzieci. Jak się mu nazywa koszula droła? Pod koszulek. Jaki... Yeah. Okay. Ej, a to jest skrzynia do otwarcia. Kto u nas otwiera wytrychem? No wytrychem to Astarion. Chociaż może Will? A ty nie chcesz Willem teraz pochodzić albo kimś? A no to odłącz Willa i mi go daj. Bra, on ma brak narzędzi złodziejskich. Jak zapiszesz, to ja spróbuję ten. To ja go spróbuję. A posępne serce? Poczekaj. Też nie ma. Się śmieliśmy, że mu Frydę wysłaliśmy, a... 10 trzeba wyrzucić. Okej. Okay. Porażka. 3! A to daj Willowi! Czy co ty robisz? Używasz wytrychów? Tak, użyłem. Czekaj, to przerzucę wytrychy do Willa. Will ma zwinniejsze rączki, więc nie marnuj wytrychu. Na pewno? No tak, no. Zobaczymy, czy Will otworzy. I Willem spróbuj otworzyć. No najlepszy byłby Astarion. Ma plus jeden ze zręczności.
Zobaczymy. No i sukces. Ale 14 wypadło. To jest oszukaństwo. Bo Gail też ma zręczne palce. Astarion ma zręczniejsze. Ale otworzyłeś. I co tam było ciekawego? Jakieś dwa. Malachit, bursztyn i złoto. No to spoko akurat na sprzedaż. I teraz tak, tu się nie da wejść na górę. Ja myślałam, że się da, czyli musimy przejść przez drzwi, tak? Nie, no da się. Do tego typa, co tu stoi na tej wieży, da się. No, jak? Patrz. Tędy. A, musimy zeskoczyć tam na górze. Tędy nie wejdziesz do niego. Dookoła trzeba obejść wszystko, tak jak wtedy wchodziliśmy. A, no dobra, fakt. Boż, skleroza nie było. Faktycznie. A oni śpią cały czas? No oni śpią, bo oni napici są, no. Okay. Możemy ale poczekaj. Najpierw to bym pogadała z tym gościem, wiesz? Chyba, że to błąd akurat, nie on ich pobudzi, ale... No to idź z nim gadaj. Co on tam studiuje za księgę? W ogóle nie widział, co się dzieje na dole? Zajęty czytaniem. Tu pisze. The goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Oj. No się do walki nie dołączył, więc. Ain't that the truth? Proper stink around here. Now we've settled it. And all that ruckus makes it hard to concentrate on reading. That's what the bloke who wrote this said. Proper impressed by my brain smarts he was. Said he's writing a book about the absolute. Patrz, pisze książkę o absolucie. Said he was a spy or some such. Think they've locked him in the cells already. Ah, czyli chodzi o naszego. Interesting bloke. Barda. Ten typ to kronikarz krain. Aha, okej. Okay. Spotkałeś jeszcze kogoś interesującego? There were some troublemakers, but they're either dead or wishing they were. Don't know if there was a druid though. He's probably down in the pens, fattening up the wargs like all the rest. Okej, okay, czyli ojciec Willa i druid prawdopodobnie siedzą w jakiejś klatce i mają zaraz trafić do wargów jako żarcie. Jeszcze bitka będzie tam w tych podziemiach. I ain't finished with it. There's enough breeding here to last me a lifetime. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Mhm. Czyli mamy Illithid i możemy wykorzystać Robala. Perswazja. No spróbujmy z perswazji. Zamiast czytać te bzdury, lepiej byś się pomógł. Okej. Okay. Dawaj. What? Jeszcze raz. Ha. Suppose you're right. Absolute rewards faith, not book learning. Take it. Maybe if I pray hard enough, I'll get some of that booyag for myself. No dobra, to poczekaj, jeszcze przeczytamy tą księgę, zobaczymy co on tam napisał. Żartowniś. Swoje bójdy pewne. Fragment mojego żywotu pośród zwycięskich zastępów niewydanego jeszcze przewodnika po społeczeństwie goblinów autorstwa Wola. Istnieje rozpowszechnione przekonanie, iż gobliny są tchórzliwe, rady uchylać się od znaczniejszych wyzwań i idą w kompletną rozsypkę, gdy ich przywódcy polegną w bitwie. Powiadam wam, że nie zawsze tak jest. Gobliny, które miałem ostatnią okazję zapoznać, w większości
Zacne typy, choć nieokrzesane, cechują się bezprzykładną odwagą płynącą z ich uwielbiania absolutu, od władającego magią bujaga aż po pośrednich pariasów. Wszystkie zdają się gotowe walczyć, a wręcz zginąć za to nowe bóstwo z większym poświęceniem niż nawet najbardziej oddani wyznawcy Helma czy Tempusa. Dotąd nie zdołałem odkryć domeny ani pochodzenia owego inspirującego dzielność bóstwa, ale z każdą mijającą godziną zbliżam się do sedna tej tajemnicy. Na ten czas wiedzcie jedno, kapłani i najbardziej oddani słudzy owego boga, nawet jeśli to gobliny, są zdolne władać magią o potędze przekraczającej nawet moje pojmowanie. Gail inspirację dostał. Widzisz, a ty nie chciałeś czytać książek. Ty nie lubisz czytać książek, prawda? O, możemy zagadać do niego jeszcze? Okej. No i teraz tak, co z nimi robimy? Jak ich zaatakujemy? Nie wiem, ich tu wybiła wszystkich, bo to plugastwa są. Co ty o tym tak sądzisz? Tak jest. Will. Który cel sobie obierasz? Bo ja bym wybrała akcję. Tam był mag. Poczekaj, bo ten jeden tu ma 27, ten Steam, kurde. To jego, nie? Czekaj, Will. Oh fuck. Z kim ty gadasz? Smok. Ty nie bój, bo... Czekaj. Nie! Nie dałaś! Ojej. Nie dałam ci, bo i tak... Dzięki. Spoko, ale ty nie zauważyłeś, że ostatnio nie da się atakować na trzy, bo i tak się liczy ten, kto pierwszy trafi? A tam ci śpią? Nie, tam ci powstawali. A ten nas atakuje? Nie, ten nas nie atakuje. No sam się podjarałeś, no chłopie. I na nich, kurde, ten ogień wykorzystujesz. Ale to jest słabe, to tylko... To nie jest wcale depsa słabe. Jest ale to słabe. Podpala teren, to nie jest słabe. Mam tego ognia. Nie mają jakąś karę, czy nie mają? Jak na pici są? To zaspani powinni być jacyś. No, oni są po alkoholu. Ja miałam oni na mnie mieli trafienie, chybienie krytyczne. Gail nie ma... Will nie ma żadnej broni wyekwipowanej. Co ty mówisz? A czemu? No ja nie wiem, ja go nie sprawdziłem. Dałaś mi takiego Gaila bez broni. O co tu chodzi? A czemu? No jak dałam ci Gaila bez broni? Przecież miał broń. Ale jak mu wrzucisz w ekwipunek, to ten, możesz mu wrzucić normalnie. To nic się nie dzieje. Nie zabiorę od ciebie punktu akcji chyba. Już mi zabrało. Dzięki. Ale co ty masz do mnie pretensje? To ty go dostałeś, bo trzeba oglądać, co nie? No. Dobrze. Myśmy się bałem, że ten ostatni, ten bujang, to ten od tej książki się dołączył, ale nie dołączył się. Nie wiem, wy to jesteście zawsze jacyś tacy mięccy. Kacownika mają strasznego.
7.13. Nie, very nice, very well. Ten się spalił, bo jest ten cienias. O czym 50? O czym nie mogę? Okej. Okay. 6 na 31. Mam utrudnienie przez to, że oni tutaj są obok mnie, nie? No czemu tego nie dałeś? A spalił się elegancko. No i najsik. Zostali tamci dwaj. O, tłuszcz. Jakby tak rzucił ten tłuszcz kawałek dalej, to od razu by się podpalił od tego ognia, co tam jest. Tak by to wyglądało. Nie pomyśleli. A nie można zanurzyć miecza w tłuszczu. No nie, po co ci to da? Co zamierzasz z takim mieczem robić? Okej. Okay. No nie wiem, by lepiej ciął, się ślizgał, nie wiem. No. Co wypiłem, to mi zabrali. No w tym. Nie kopchałeś do niego też trochę. Pa, jestem niewidzialna. Znowu będziemy mieli rzeczy na sprzedaż. Którą masz minutę nagrania? Bo była 11, jak wbił łączy i za pół godziny miał przyjść, tak? Ej, tu jest dziura! Widziałeś? Z lewej strony. No i dobra, to oczytany goblin zostanie. Co ona tu znalazła? Ona coś znalazła! Będzie problem. Pęknięta ściana. Okej. Niepodatność. Pór wiatru? Zbadaj. Odporność na kłute, cięte. Wszystko. Obrażenia od mocy podwojone. Okej. Okay. Czyli czekaj. Will. O co on mówi? Co? Will coś do mnie mówi. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims.
not innocent tieflings. Oho, ustrzygałeś mnie przed Rafaelem. Mhm. A sam wcześniej zawarłeś pakt z diabłem? Consider me properly shamed. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Pakt spowodował twój konflikt z ojcem. Jakie są warunki twojego paktu? Powinieneś wyplątać się z tego paktu, jak na wszystkich demony wplątałeś się w pakt z Mizorą. I can't utter the terms or circumstances of the pact. Przecież o tym mówił, że nie może powiedzieć. I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. I widzisz, nie wybrałeś tej opcji, co trzeba. Ty powiedział coś więcej. To już było. Tam coś musi być. Nie mam jakiegoś... Uzdałeś 10. Death won't take me yet. Odsuń się! Okej. Nice! I co tam jest? Zawalony korytarz. Możemy tędy wejść. Nie musimy tu bramą wchodzić. No. O-o. Skadanko, mówisz? To my od razu teraz przyszliśmy do sali głównej. O, stary. Ale Will, mógłbyś się skradać. Tak jest, przecież masz na dole ikonkę, przełącz grupowy ukrywanki. Ale jak jest... Gdzie? Jest grupowe ukrywanie się. Z lewej strony, pod awatarami. A dobra, to nie widziałem. To zrobiłam sobie screenshota. I teraz co tu robimy? Ej, a można to zestrzelić? Można. No tylko to pewnie walkę zacznę. Nice! I osiągnięcie jakieś wpadło na Steamie. Zabij istotę. Oni nie wiedzą, co się dzieje. No i chyba jesteś wiedzą. W walce. Ja jestem, no bo strzeliłam. O, wlazł tu jeden. No wlazł. Tak mi nie pasuje. Ha! O! Już go nie ma. Nice. Czekaj, ja podejdę do krawędzi. Natomiast z Kiszką nawet nie pogadaliśmy. Pewnie tu gdzieś Kiszka jest, co? Tak, to była kapłanka. Ale... Kiszka. Ojej. Chyba. A ty ją skasowałaś od razu. Ale znaleźliśmy remedium. Ej, no dali te chłopcy, myśmy tędy weszli. Na dole, oni wszyscy na dole są. To ja mogę.
Dobra, to tak dla wszystkich kapłanka Kiszka chciałaby nas tylko oszukać i wcale by nam nie pomogła z Rubalem. Ale to wiemy z gry przedpremierowej. Ja pamiętam akurat. Jeszcze posępne. Ale oni lubią wchodzić po tej drabinie. O! Trochę poleciałem. Ale się Willem pofatyguje tam. Kto teraz? On cały czas myśli. A ty nie żyjesz już na moment? Nie, masz 6. Nie. Ty typie. Ej, tu masz kolesia. Ojoj, ale on się zbustował. Ojojoj. Ojojoj, ich tutaj trochę jest. O proszę. Czterdzieści % tylko na niego mało. Essenso. O shit, ale ich tu dużo. Ja sobie tu zostanę chyba. Się skitam, a oni niech do mnie przychodzą. Mogę? Hmm. Jak ty masz 6 hapsów, więc... 12. Patrz, on zepchnił! Myślałem, że zepchnie Willa. Co to? Co tu się stanęło? Ta zrójka tu wlazła i szaleje. O! O. Twoją niewidkę przerwała. Tak jest. 11 hapsów ma ta zrójka. No ja na nią bicie miałem strasznie słabe, nie wiem czemu. Nie. Nie. Tam jest kwas, ale ja muszę się odsunąć od krawędzi. Co tu możemy z nią zrobić? Zadawanie ran. Nekromancja. Ile ona ma tych hapsów? 11, to trochę szkoda. Shit, a tu nie zauważyłem, oni mogą tędy przejść. No, oczywiście, że mogą, pewnie no. W sensie tamtędy, jak pójdą tamtędy, to nie znają. 40? Jeden, wow. Wdepła w tego kwasa, czy nie wdepła? Kogo? W Willa. W Willa celował. O! Nice. Ojojoj. Skąd on do mnie strzelił? Jak? No, no patrz, jaka a bo jest tu jest brygada. Ich pełno. O, shit. No. Jajaj. Nie masz jakiejś niewidzialności, czegokolwiek, co mógłbyś na siebie rzucić? Mhm.
Ja muszę się wycofać jeszcze do tyłu, gdzieś w tę stronę. Mogę, tylko czy tam się nie zagrują jakieś kolejne przypadkiem? Nie, to mi się wydaje. Chociaż mogło być. No jednak nie ma. Ale w następnym pomieszczeniu będą, bo to są te drzwi prowadzące tutaj, którymi nie weszliśmy. Czemu to jest tylko 40% na niego bicia? Ktoś mi to wytłumaczy? I utrudnienie mam? 25? Nie czaję tego. W pobliżu jest nieprzyjaciel. Oj. No nie wiem, nie widzę nikogo koło siebie. Nie rozumiem. No to ten jest tylko właśnie. No to może, nie wiem, podlecz się jak maszczymy w międzyczasie. Próbuję go. I dopiero do nas wrócisz. Próbuję go uderzyć i wtedy się podleczę. O. Czeka zurka twarda. I zobacz, jak to się układa. Wybijemy tutaj gobliny. Szaza została u druidów. Wróci tu, zaopiekuje się tą trójką. Joano! Bez tłumniaków i odnowi ród. Tak. Chociaż nie, kurde, szkoda. Zepchnij ją. Nie, nie, bo ona, wiesz co, ona jest mocniejsza ode mnie, nie zepchnę jej. 30%. 40... Ale spróbuj, to dodatkowa akcja. Przywrócenie 30%. No dobra, tam będziemy się pieścić. Wpadaj. Wow. Okej. Dobra, to ja jestem tutaj. Jeszcze ich tu kilku zostało. No kilku zostało, to możemy tu. Raz, i czy dwa, ja trafię? 3, 4, 5, 6. 7. Ojej, aż 7. Zasłania mi. Pięćdziesiąt pięć. No dobra. To się wycofaj trochę. O kurde, a tu jeszcze... czwórka przybiegła. Oni ciebie zgubili, czy nie? Idą tu, patrz, ty. No, tak, tak jakby zgubili mnie trochę. O, ten jest mniejszy, więc jego może można Ale o, ładny. O, atak okazyjny. No spoko, a ty odzyskałeś hapsy przy okazji? Odzyskałeś hapsy chyba. To ma jakieś nekromatyczne. No. O, ten mnie goni. Teraz tak, ten nie żyje. Ten nie żyje. A czemu ja nie mogę? Zginąć. A czemu ja nie mogę na to, o tą drugą? Bardzo ładnie, teraz ich będę widzieć. Chowałem się, dobra. Idź ku. 9 i się schowaj. A Will tutaj może stać, bo on robi okazyjne na nich. Mhm. Bo inne drabiny wchodzą ekstra. Try something else. Wybienie. W kwasie nie można zanurzać broni, w krwi nie można, w ogniu możesz. Ale taka krew brudna, to teraz by dostali jakiejś tej... Oni się już wszyscy poruszają. No, fajnie to wygląda, nie? O, i znowu Will skasował typa. Elegancko. Tu poczekaj. O shit, oni tutaj we dwójkę idą do mnie. No wiem, widzę. A czemu ja punkty akcji nie mam? No dobra, to trzeba rzucić. Czym ten? 96. Ale mało. Malutko.
I'm ready. Moja droga. Nie sięgnę do ciebie, żeby cię uleczyć. Czemu utrudnienie 42%? Jakie to jest wysokie położenie jest na plus? A cel poza normalnym zasięgiem. Ten ma 15, ten ma 8. Ja bym cię uleczył, ale nie mam zasięgu na ciebie. Ja bym na twoim miejscu... Chociaż nie wiem, czy tylko jak Will ściągnie tego drugiego, to ja tam tego z tego 15 może skasuję, ale muszę Willem podejść i tego spróbować skasować. 65%. Ojeju. Jeju. Uprawca kolec do ciebie idzie. Dobrze, że nie bolec. No. No weź tam coś czasami zostaw wyobraźni. Coś ty mu zrobił, to tego mogłeś użyć na ten chyba. Wow. A to nie jest chyba ten. A, komórkę czaru jakąś dobrą, dwójkę. No, właśnie chodzi o to. Czekaj, to co ja mogę tu jeszcze zrzucić z tego im tutaj? To ten ma 8, ta 6. Ej, to może padną. Polsa czy tamto? Co to, do którego tutaj bardziej się ten... Może nie myśl tak zginie. Długo, dawaj tego. No. Kto tu jeszcze żyje? A, ten jeszcze lewy. Jeden został. Elegancki. Tu do mnie, a on mnie może sięgnąć, to ja się oddalę. No tam nie biegnij za daleko. A do Willa poszedł. Ja już nie mam punktów akcji. To jest ciekawe. Niedobrze. Wonder if the gods are watching me. Chill runs down your spine. Nice. Lady Shah's twin and nemesis, the moon goddess Saluna, was once worshipped. Coś z pasożytem. Słuchaj, nie. Fell to ruins long before. Ja mam to postępne serce. Perhaps due to the dark justices you found signs of. No matter. The truth will be revealed in time. Posępne serce czuję, że tutaj szar właśnie. And her glory. No, ona się modli do szaru, widziałeś? No one stopped me yet. Can't slow down. O! Co? Czy to jakiś typ? So much for the perfect crime. Ty, on wygląda jak jakiś nekromanta. A ja tylko zlutowałem trupa, nie? Coś, to będzie fajne tam. Przyłapano cię na gryzącym uczynku. Nie, bierz dwójkę. Nie ustępuj. Nie ustępuj. No co to w ogóle jest? Abdirak jakiś. No, nie wiem, ale... I oni nam nie pozwalają lutować ich? Zobacz. No bo oni jeszcze, ja nie wiem, chyba nie zaczęli, że my tutaj wszystko zniszczyliśmy? Że my ich zabijamy? Nie czaję. Chyba też. Tak. Chyba. Patrz, chyba znowu idzie. Ale tu jeszcze zabawy będzie, mój drogi. Ej, on znowu do mnie przyszedł. No bo znowu coś podniosłeś. Zaraz będzie śpił. Dobra, schodzę do ciebie na razie. Co, już się bijesz?
Abdirak. Skąd się w ogóle on tu wziął? Przecież nie było go widać. Jest nawet, na czerwono, zobacz. Widzisz? Jak lutujesz. Brudny klucz. Bomba, jaka fajna. Ty się lejesz? Tak, z tym Abdirakiem. No, zaatakował mnie, jak znowu ten zlutowałem goblina. Idę do ciebie. Gdzie on jest? Leży. Już zabiłeś skup? Pośliznął się, na lodzie się pośliznął. Aha. No to nice. Okej. Come on. Can't stay idle. Think you can take me on? Wypiłam. Ale jak to? No Will miał 84% też. No chyba wcześniej było tak, że jak ktoś leżał, to nie można było w niego wybić. No. Okej. Uuu, 13. Will go skończy? Nie. 18. To dobrze, że ty go położyłeś, ja musiała tylko zaznaczyć. Jaki typ w ogóle za 18, wiem. I on jest też na czerwono. Chyba weszliśmy. Ej, rytualny topór. A to ty sprawdzaj, bo on ma dużo rzeczy. To jest buława. Ta buława to by była dobra dla posępne serce. Rytualny sztylet to dla Astariona. A rytualny topór to chyba dla naszej tej, jak ona się nazywa? Diablicy. Aelach. Utrzymanie jej łaski. Przeczytaj. Strony są pokryte rysunkami ciał powyginanych w niemożliwy sposób. Na marginesach sporządzono liczne odręczne notatki. Uważaj na ograniczenia swojego śmiertelnego ciała. Choć nie trudno jest dać się ponieść ekstazie bólu, szczególnie podczas rozkoszy samobiczowania, połamane kości utrudniają oddawanie należytej czci pannie bólu. Gdy ciało będzie wyczerpane, należy skupić się na batorzeniu lub ewentualnie wyrywaniu paznokci. Zalecane obcęgi lub nóż. Aby Lowiatar mogła zaprzepławić się w należytej agonii swych wyznawców. No fajnie, fajnie. Yeah. Fajnie, fajnie. Poczekaj. Bo widzę, już obciążony jesteś. Weźmy te najnowsze. Zauważyłem, że masz stalowy miecz zielony na tym, na posępne serce. Mogłabyś go dać Willowi? Poczekaj. Okej. Okay. Co mam? Masz stalowy miecz zielony, taki świecący na posępne serce. Stalowy miecz? Ale to jest miecz dwuręczny. Nie, jest też jeden, pojedynczy masz też. No dobra, ale on... Tu trzeba mieć biegłość, broń żołnierska. No dobrze, no to wyślij, bo Will no chyba ma. No nie wiem, czy on ma. On w rapierach jest dobry chyba. Ma. Ma? A nie, brak! O kurde. To on jest tylko w rapierach? Ojej, to ci oddaję. Czy w ogóle zatrzymać? On jest cienki bolek. ale mam buty. Will nie ma butów chyba żadnych, nie? Ma jakieś tam detne. I zobacz, tutaj są pędzące iskry. Kiedy właściciel tego przedmiotu w czasie walki wykonuje sprint lub podobną akcję, uzyskuje ładunki błyskawic. Atletyka plus jeden. O. Może dla ciebie to. Ale nie, poczekaj, bo to jest jaki? Średni pancerz. Czy on może średni pancerz nosić? A mnie brak biegłości na średnie. Tu oddaj i...
Utumu, że będzie mogła ta nasza znajoma zakładać. A czy ty masz jakąś tarczę lepszą? Tak, jakąś tu podniosłem. Gdzieś. Ona ma klasę pancerza plus 2 jedynie. Mam tą drewnianą dla posępne serce. Masz. No. O! Wysłałem ci. To ta zużyta cały czas. O, no już lepsze. Zawsze coś tam daje. Pętające uderzenie. No. No dobra, trzeba pamiętać o tych itemach. Okej, okay, żeby je porozdawać. Tak, coś tu? I mi się wydaje, że możemy tutaj sobie skończyć ten odcinek i ten. Tak. I się sprzedać. Bo teraz mamy trochę itemów na sprzedaż znowu. I się spotkamy tutaj. Tu coś trzeba mieć, jakąś zagadkę rozwiązać. Chyba. Kiszki tu, nie sprawdziłaś. Patrz, zobacz, że tu na ścianach są te gwiazdy. Można. Tu jest skrzynia, tylko jak do niej dojść. A po schodach, poczekaj. O, jeszcze jedna. Nice. Chodź tutaj szybko. Wydrężony otwór. Gdzie mam iść znowu? Bo tu jest. Ja nie wiem teraz, czy to tutaj. Tego... Jest nie, tu właśnie. Peter. Idę. Gdzie tutaj? Nie sprawdziłaś jej kapłanki. Ona ma ten. Myślałam, gadżety że i ten. Przeszukałeś, że ją przeszukałeś. Nie no, zostawiłem ją, ja tylko tych pachołów. Ona też ma klucz. Klucz kapłanki. Odporną buławę ma, zwój płonący dłoni, miksturę dużą, usypiającą, leczenia. Ona powęż absolutu ma. Jeśli właściciel tego przedmiotu nosi piętno absolutu, otrzymuje premium plus 1 do rzutów obronnych. I talizman absolutu. Miłosierdzie absolutu. Jeśli właściciel tego przedmiotu nosi piętno absolutu, zyskuje ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko śmierci. Ale na nas to nie działa, bo myśmy się jej nie dali. Naznaczyć absolutem. Ten zatracony druid, który tu węszył, to żaden awanturnik ani hiena cmentarna. Powiada, że zwie się Halsin. Paskudne imię w sam raz dla paskudnej gęby. Zamieniłam z nim parę słów, zanim batożnicy wrzucili jego włochaty zad do dołów. Powiada, że coś gnieje w nas w środku. We mnie. Mówi, że może pomóc nam pozbyć się tego świństwa. Powiedziałam mu, że od nikogo nie potrzebujemy żadnej pomocy. Nigdy żeśmy nie potrzebowali, a już na pewno nie teraz, kiedy wpadliśmy w oko absolutowi. To w nim niedługo coś zacznie gnić. W dołach jest sporo zepsutego mięsa i jak go rozpłatamy, to dopilnuję, żeby pożył na tyle długo, żeby robale urządziły sobie w nim gniazdo. Wow. I ona ma okaz pasożyta łupieżców umysłów. Coś nowego jest. Pochłanianie pasożytów, samouczek ogólny. Możesz teraz pochłaniać pasożyty łupieżców umysłu, które masz w ekwipunku, aby odblokować nowe moce i litidów. Pasożyty znajdziesz w całym świecie gry, w tym przy zainfekowanych zwłokach. Serio? Mamy jeszcze je zjadać teraz? Ej, a co to da? Ciekawe, jaką tu moc da niby. No my mieliśmy... No kurde, tak się zakładało, że my mamy, wiecie... Przynajmniej takie... Usunąć go. No właśnie, a my mamy teraz je pochłaniać? Ja teraz nie wiem, czy usuwać, czy pochłaniać? Czy jak zjemy, to to samo, co jakbyśmy sobie kurczę go do głowy wrzucili? Czy jak to wygląda? To nie, mnie zastanawia. Jak tego pogryziesz. No właśnie. I dostanę moce. Nie mam dwa słoiki z tym rarytasem. Jak masz go w głowie, to on do ciebie mówi. Okej, okay, no dobra. To myślę, że sobie tutaj zakończymy. Chociaż wiesz co? Tu jest jeszcze jakaś dziura. Idziemy zobaczyć tę dziurę. A tu otwierałeś to? Nie otwierałeś tego. Nie. A jeszcze bym zobaczyła tutaj tylko to miejsce. Żebyśmy sobie tak jakby. No, lina i coś tam. I zestaw do otwierania chyba. I to zapalę.
Żebyśmy sobie z Umfrydu zaczęli... Ale fajne zaklęcie. O! Zabiczka? O. No bo... No nie wiem, właśnie. Chciałem sobie komórkę czaru przywrócić. No to chciałeś. Still breathing, despite everything. Bo to wyszło tak jak zawsze. Czemu my nie mamy punktu fakcji? Tak, to jest wejście. Czyli tu będzie no, trójka, z tego co pamiętam, albo czwórka. Tak? Dwójka? To zostajemy tu, niech przyjdą do nas. Bo stoję przy, kurczę, latarni z czaszek i ma dobry ten. Dobrze mnie widać. Ma ułatwienie pewnie do strzału. Ale fajny ślad zostaje po tym zaklęciu. W ogóle fajnie, takie pisko wygląda to zaklęcie. No, najładniejsze właśnie chyba z tych wszystkich. Czemu Willa? Yeah. Jakoś tak wyszło, ale się nie udało. Ta. Biedny Will. No trudno, tak bywa. Nie spodobał mi się gość. Ten ile ma? No to ci 3 punkty ma, weź go walnij. Zwyczajnie. Czemu nie mogę? Ale to mam 50% tylko, a dobra. Już się bałem, że go kurde nie trafi. Mokra plama tylko z niego została, chciałbym powiedzieć. Chybiłam. Nice. I tu jest dalej złodziejstwo. Co? Aha. Gdzie? Aha. Tu jest jeszcze dwójka. A na górze, po prawej. Niedobrze, nie podoba mi się, bo tu powinien być zakończony odcinek. A wypiję potkę, bo mogę nie przebić. Nie pij. Okej. Okay. Zobacz, nie pij. Ja ci to stankuję, nie pij, pójdziemy spać, nie marnuj potek. Dobra. A ścieżka zablokowana. Chybienie krytyczne. Czemu ona tak chybia? Zobacz, ich tu więcej jest. Will. No, nie myśl za długo, bo nam się materiał tutaj za długi zrobi. Mówiłam, że stankuje. Okej. A ja znów stoję przy światełku, nie? Dlatego tak wchodzi. Seriously?
Wytyk. Boż. To patrz, to jakbyśmy weszli tymi drzwiami, to chyba było nieciekawie, nie? Oni na górze tutaj, we czwórkę, by nas trochę sprali. Także to już, było i mieliśmy tutaj problem. To jest co mu tam zostało w butach? No. A tu jeszcze muzyka gra. Ciekawe kto tam gra. Te... Bo tutaj przy wszystkich wybiliśmy. Nie wiem co tam gra. No dobra. To tutaj sobie zakończymy. Materiał. O, a od następnego odcinka to już myślę, że Ufrydę będzie można wypuścić. Z gułagu. Pafy. Zobacz ile tu jest jeszcze do poszperania. Jest całe mnóstwo jeszcze. No poza tym musimy dwie osoby tutaj odnaleźć. Ojca Willa i druida. Znajdą się. Prawda? Co, zbierasz ich tam? No to tutaj moim, tak, drodzy państwo, no... się pożegnamy z wami. I słyszymy się w kolejnym odcinku już w pełnej ekipie. Hej, hej. Hej, hej.